O kurwa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie w PUBG Mobile. Zamierzam nagrać ze wszystkich map po kolei. W solo oczywiście, nie jestem głupi, nie pójdę na... Albo dobra. Lecimy solo na składy na wszystkich mapach po kolei. Odcinki będą pokazywały się pewnie na przemian z Call of Duty, ale będzie fajnie. No to co? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście lecimy FPP. Co by było śmieszniej, bo FPP w PUBG nie gram zbyt dużo. Podoba mi się... Każda strzelanka powinna mieć tryb FPP. Ale jak już któraś daje mi możliwość TPP, zwłaszcza PUBG, gdzie TPP to zawsze jest przewaga, no to jak tu nie skorzystać, co? Dlatego właśnie lecę sobie TPP. Słuchajcie, mam w ogóle pomysł. Co wy na takie szybkie newsy na temat PUBG, CODA, ogólnie innych gier? Mianowicie, dużo śledzę takich wycieków. Mało komu o tym mówię? A może wy chcielibyście o tym usłyszeć? Nie na odcinku regularnym. Pojawiałyby się bardziej, kiedy przeczytam o newsie po prostu. Nagrałbym szybki odcinek, nawet pewnie bym nic nie mówił, tylko napisał. No właśnie, nawet bym, pewnie bym nic nie mówił, tylko szybko napisał. Skleił to w filmiku i wam pokazywał. Oczywiście umieszczałbym to na grupach oraz na fanpage'u. Więc myślę, że to by było fajne. No dobra, lecimy solo na składy, więc trzeba obrać dobrą strategię. Prawdopodobnie to będzie zła strategia. Ale tam może być dobry lód. A dobry lód to połowa sukcesu. Napiszcie mi, co myślicie o takich odcinkach informacyjnych. Wtedy ja, mimo mojego wyjazdu, mógłbym coś robić. Nie zapomnieć o montowaniu filmów. A wy nadal mielibyście ze mną jakiś kontakt i przynajmniej jakieś newsy z najciekawszych rzeczy, które się pojawiają. Nie chcę robić jak reszta youtuberów na tych grupach PUBG Mobile czy Call of Duty Mobile, którzy się mało co odzywają, albo odzywają się za dużo, albo nie mają nawet sprzętu, a robią to, co robią. Ja mam wszystko w zasięgu ręki. Po prostu to robię. Nawet nie zależy mi za bardzo na jakiejś widowni, chociaż ci z was, którzy już do mnie przyszli, cieszą mnie niezmiernie. Chyba tu zginę. Tak, ewidentnie muszę stąd uciekać. Muszę stąd uciekać. Szybko. Broń. Hełmem też nie pogardzę. Potrzebuję broni. Ale umrę głupio. Depek. No dobra. Chujowy początek. Jeszcze się skaleczyłem, kurwa, spadając, nie? Na mały palec spadłem. Poradzimy sobie z nim. Na spokojnie. Trochę już zapomniałem, jak się gra w Call of Duty, ale na spokojnie. Muszę mieć dobry dźwięk. On o mnie wie, jest nade mną.
stanie co raczy zrobić. Niech przyjdzie do bota. Dobra, to był zły pomysł. Ja go nawet nie widziałem. Mam przesrane. O kurwa. Ty. Dobrze, że się teraz leczyłem. Spieprzasz. Dobrze. Teraz idę zabrać ci akacza, typie. To był akacz? Wydaje mi się, że akacz. Akacz i SLR-ka. Gościu, większej przyjemności sprawić mi nie mogłeś. I Flara. Wyrzuciłeś swój pistolet. Idioto. Dziękuję bardzo. Zrobiłeś mi odcinek. No dobra, tędy nie wyjdę. Ale dziwnie gra się na FPP w PUBG. No tak, w kodzie już bym przeszedł. Czy ja mam coś do leczenia? Mam to do leczenia, dobra. To uleczymy się na maksimum i biegniemy. Gdzieś powinno być auto. Póki co idzie nam całkiem dobrze, jest pierwszy kill. Widzieliście, że to nie był bot. Powiecie, że zaraz sobie, że ułatwiam grając na FPP. Wiem, że ułatwiam. Wiem, że mam za małą rangę, żeby mówić, że jestem dobry na solo, na składy. Ósemeczka. Ale kto mi zabroni? Dawno nie grałem w PUBG, więc muszę się... Nie lubię zatracać się w jednej grze. Jak gram za dużo w jedną grę, no to widzieliście po poprzednich odcinkach, albo tych, które się jeszcze nie okazały, że w kodzie nie idzie mi za dobrze ostatnio. Popełniam podstawowe błędy. Więc czas pograć z powrotem w PUBG. Dobra. To wypieprzę. Czwórka dostanie. Flarę sobie przeładujemy. Nie jest dobrze, nie mam nigdzie auta. Może być problem. Przecież ja nie dobiegnę do końca. Kurde, Deagle. No, nie zostawię Flary. Nie jestem głupi. Dobrze. Kamizelka się przyda. Amunicja jest zawsze potrzebna. Ale fajnie by było, gdybym znalazł grozę. Zostaw tu! A dobra. Na co mi jest KS, jak będę miał MK14 prawdopodobnie. Nie wiem, czy to był bot, czy nie. To mógł być bot. Dobra, biegniemy już do strefy. Zaraz po tym domku. Mam coś w sobie z RPGowca, nie? Najpierw trzeba przelutować każdy kamień.
O, proszę. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich zaprosić na mój omlet Arcade, bo tam najczęściej się pojawiają streamy w sumie. Czasami mam taki wieczór, że po prostu chcę sobie włączyć streama i wtedy odpalam aplikację Omlet Arcade i nakurwiam streama. Jest naprawdę fajna aplikacja. Jest tam dużo fajnych twórców. Głównie dzieci, głównie Minecrafta, ale jestem też ja. I mam aż 4 followersów. No proszę. Tam nasz ktoś woła. Odpowiadam zatem na twoje wezwanie. Pięknie, on do kogoś strzelał. Ciekawe do kogo. Ciekawe, czy właśnie nie zdradziłem się przed całym składem. AFK jak chuj. Ma patelnię i stoi w miejscu. Nie, nie, nie AFK. Nagle się obudził. Musiał kogoś lutować. Nie umiem strzelać ze selerki, dobra? Jestem trochę w dupie. Bo jeśli ktoś po niego przyjdzie, to mam przerąbane. Powinien gdzieś tu być. Gdzie on jest? Aha, czyli on tutaj lutował po prostu. No dobra, spieprzamy stąd. Mam jego auto. Ciekawe, czy dotrę do strefy przed strefą. Co? No wiecie, o co mi chodzi. Drzewo, kurwa? Chyba nie dotrę. Prędzej sam się zabiję po drodze. Jest szansa, gdybym umiał prowadzić. Nie, no nie dotrę. Nie ma chuja, że zdążę odpalić flary. Jeszcze się nie zamknęła. No i halo. Stanie tu i czekanie na śmierć nie może być dobrym pomysłem. Okej. Było. Wybornym pomysłem. Tam ktoś już lutował. Może o mnie nie wie. Ty miałeś 416. Ciekawe, ciekawe. Czyli tak, tu na pewno ktoś był. Raczej bym się nie wracał po lutowaniu, bo tutaj to są takie tak szybkie domki, tak zwane, nie? Ja bym się nie wracał. Pytanie, czy to spada flara, czy BRDM, bo jak BRDM, to od razu spierdalamy. A, jeszcze jest czerwona strefa, no dobrze. Pięknie. Flara. Teraz jak uniknąć czerwonej strefy, która prawdopodobnie spadnie mi na ryj pierwszym pociskiem? Czy ja mogę zmienić ustawienia widoku? Nie, wcale nie jest lepiej. 80 stopni jednakże.
Kurwa. Nie dostałem, cud. Teraz powinienem wyrwać ostatnim strzałem. No dobra, jest AWM-ka, niestety nie było MK14, trudno, przeżyjemy to. Ale jest AUK w sumie. Dobra, bierzemy AUKa. Jest mój kompensator, jest mój kompensator. Jeszcze od tamtego pana weźmiemy sobie parę rzeczy. Jesteśmy... Jest 18 osób zostało. Szybko poszło, nie? Dobra, no to jedziemy. Zatem do strefy. Pięć killi nie jest najgorzej, co? Biorąc pod uwagę, że co najmniej dwa z nich to boty. Jest dobrze. Pierwsze solo na składy prawie wygrane. No nie, nie jest nawet ani trochę wygrane. Nie powinienem tak zapeszać. W ogóle jak jest strefa. Okej. Okay. Jeszcze jest dość dużo. Nic tym bardziej nie powinienem zapeszać. Czy rzucił już szut? Ja bym poleciał się na jego przyczaju. Prawdopodobnie niepotrzebnie wysiadam. No proszę. Dobranoc. A ten już do mnie napierdala. Znaczy, co ty chcesz ugrać, kolego? Jesteś w stanie ugrać dużo. Zabiłem cię, fumfla. Nie powinieneś teraz spierdalać, czy coś? On mnie raszuje. Bez kitu typ mnie raszuje. Ja go nie mogę trafić, tracę tylko ammo, co jak głupek. Czemu ja go nie mogę trafić? Jakiś błąd? Dostał w głowę. Ja w kamizelkę. Mam ich z dwóch stron. Przestań do mnie napierdalać, gościu. Jaki zwyrol. Po prostu zwyrol. Nie dał mi nawet odetchnąć. Gdzieś tam, prawda? Teraz tego nie znajdę, ale do tamtych też się nie cofnę. Nie jestem głupi. Na górze raczej nie, ale na górę mogę wejść. Przydałoby się M24. Czułbym się pewniej, mając dużo amunicji. Wchodzimy.
on chciał mnie szukać. Dlatego tu przyjechał. No i mnie kurwa znaleźli. Po tamtej stronie nie ma nikogo. Tu mam typa, tamten gdzieś pojechał. Zapowiada się ciekawie. Ale byłoby głupio, gdybym stracił dwa granaty na bota. Sobie tak przypomniałem, że on poruszał się troszeczkę jak bot. A wtedy nie przychodziłby go nigdy ratować. Coś wam nie wyszło, chłopaki. Dobra, zlutujemy ich szybko. Ile dobroci miał tylko ten typ? Miał nawet Glocka. I tu siedzi twój kolega, tak? Dobrze. O proszę, jak milusia. To ty do mnie nakurwiałeś z Mini 14. Dobra. Po tamtej stronie raczej nikt, prędzej w tą stronę by już uciekł. No to lecimy. Osiem killi, zostało mi 11, 10 osób. Nie jest tak źle. Tam się nawet jakiś rzut dymi. To jest o tyle lepiej niż w kodzie, że nie pokazuje ci się killcam, znaczy twoim przeciwnikom, więc nie mogę powiadomić swoich funfli. Ale ktoś tam napierdala. Kto tam tak napierdala? Ktoś wyjebał auto? Okej. Okay. Nie będę miał tu żadnych osłon. W budynku nic. Gdzieś tu są. No jest to auto. Było bardziej te rewiry, nie? Wiemy konkretnie jakie rewiry. Nie zdradzę się. Poczekam, aż znajdzie osłonę. Ale tak kusi. Zamknij już ryj. No. Wiem, że mnie szukasz. Ja dam ci się znaleźć, tylko
Chodź tu. Nie będę tak marnował na ciebie ammo. Tamten już mi zniknął z radaru. Gdzieś tu było auto. Dobra. Trzeba się bawić z tym panem. Poszedł na drugą stronę góry. Mi się nie opłaca tam iść. Gdzieś tu jeździło auto. Jednak jest jakiś snajper. Dostał raz. A bo ty przy zrzucie byłeś i krowę znalazłeś. No, widzisz. Wychyl łeb. Tylko skrawę, Kuba. Proszę. Dawaj. No nie chce mi się bawić. No i przegapiłem okazję, uleczył się już. Uleczył się już w chuj. No. Wychyl się. Dwa naboje. Jestem w dupie. Dobra. Idziemy do tego, co zabiłem. Gdzieś go tu zabiłem, prawda? Potrzebuję szybko jakiejś snajpy. Mam nadzieję, że miał snajpę. Dobra, to był głupi pomysł. Był bardzo głupi pomysł. I tak mnie nie trafisz, po co próbujesz? Powodzenia ci życzę. Zapalę sobie po drodze. A ty tam strzelaj, okej? Okay? Ich jest dwóch, ja jeden. Muszę to rozegrać rozsądnie. Nie mam snajpy. Mam auga i mam chyba czwórkę. Mam chyba czwórkę. Dobrze. Gdzie ty byłeś? Ty byłeś tu. Pierwszy leży. Twój kolega już do ciebie biegnie, tak? O kurwa. To mnie zaskoczył. No dobra, ale mam już 29 minut, także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków, w których będziemy starać się robić solo na składy. Tym razem na chyba Miramarze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pa.